Dobra, następna sprawa, co jeszcze można tutaj zastosować? Można, słuchajcie, zastosować herbicydy, ale innego pochodzenia. Może ktoś o eko wspominał, no to sobie powiedzmy. Robiliśmy takie prace, to znaczy konkretnie ja, co prawda nie winorośli, znaczy nie, winorośli też teraz robimy, ale w truskawce. I słuchajcie, są niektóre herbicydy, bioherbicydy, tak je nazwijmy, które mogą znaleźć zastosowanie w winoroślarstwie. Na przykład ekstrakty z łupin orzecha włoskiego. Okazuje się, że one zawierają taki chinon, czyli juglon, tak sama nazwa wskazuje. A to w gałęziach też występuje? W gałęziach jest, tylko że w liściach macie 0,5-0,7%, a w łupinach macie 3%. W związku z tym jest lepsza ekstraktywność, więcej cukru. Ilość tego jest inna. Więcej cukru w cukrze jest. To też zależy od gatunku, lepszy jest na przykład orzech czarny niż... Dobra, nie będziemy tutaj gadać, szkoda czasu. Natomiast, słuchajcie, co jest ważne? Herbicyd naturalny, w związku z tym mieści się w opcji substancji ekstraktów naturalnych, czyli mieści się w rolnictwie ekologicznym. To jest pierwsza sprawa, tak? A druga sprawa, można by go było stosować doglebowo, bo to jest preparat doglebowy i można powiedzieć, że on działa systemicznie, czyli to jest też zaleta, tak? Naturalny, można sobie zrobić samemu. Trzeba poświęcić na to trochę alkoholu, tylko no trudno. No ja korzystam ze zrębków takich, z liści i z gałęzi, co wychodzą po cięciu orzecha. Tylko że tak jak mówię, to wtedy jak gdyby, no bo też ważne jest, słuchajcie, jak gdyby standaryzacja tego wszystkiego, tak? To znaczy, jeżeli, bo nie wiem, ekstrahujesz, czy wysypujesz po prostu? Tak, tak. No. Tylko bałem się o to, że dostaję też po dupie winorośl wtedy, słuchajcie, że ona nie chce rosnąć. Są rośliny, są, no właśnie, ja to stosowałem w truskawce. I pierwotnie, no to sobie myślałem tak, a no to diabli wezmą truskawkę. Okazało się, słuchajcie, że na truskawka paradoksalnie rośnie lepiej, bo są rośliny wrażliwe i są rośliny niewrażliwe. Truskawka akurat, winorośl, należy do tych roślin, które są niewrażliwe na tę rzecz, tak? W związku z tym, poza tym, ta wrażliwość największa to jest w stadium siewki, tak? Czyli nakiełkujące kwasy, czyli musi mieć wyczyszczoną ziemię i dopiero na to zastosować, tak? I wtedy faktycznie będzie nam to trzymać. Oczywiście to jeszcze długa droga do tego, żeby, słuchajcie, to na jakąś skalę taką, ale no jest to jakiś tam pomysł. Jest jeszcze inny pomysł, fajny, do końca wam nie powiem, ale ogólnie jest tak, że mamy takie doświadczenia ze stosowaniem wody, specjalnie modyfikowanej wody, przy czym nie jest to woda utleniona, tylko woda inaczej tam potraktowana, która działa destrukcyjnie na chwasty, tylko że, czyli słuchajcie, totalnie dla ekologii super sprawa, właśnie w truskawce, żeśmy w tym roku po raz pierwszy to zastosowali, jako herbicyd kontaktowy, parzący, tak? Bo słuchajcie, z takich herbicydów w zasadzie stosowanych w ekologii, to co wam jeszcze można polecić? Kwas octowy, czyli zwykły ocet. W stężeniu około 7%, czyli tak troszkę wyżej niż ten zwykły ocet stołowy, to działa jako herbicyd kontaktowy, tak? Ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników. Amerykanie są fanami na przykład, tak? Oni lubią. Natomiast wskazuje się na to, słuchajcie, no oprócz tego oczywiście, że zakwaszamy, zwykłe herbicydy też zakwaszają, to nie problem. Natomiast słuchajcie, że wbrew pozorom, pomimo tego, że to się potwierdza, a tam ocet, tutaj zimne nóżki, a tu ocet, wszystko w porządku, jednak on, słuchajcie, przy takiej temperaturze wyższej, jeżeli się opryskuje, to wszystko paruje i nawet, słuchajcie, nie dla roślin, tylko dla obskuranta jest jak gdyby, no trzeba uważać po prostu, to nie jest tak, że to jest substancja obojętna, bo płuca parzy, znaczy parzy, my tego nie czujemy, ale niszczymy sobie. Ale słuchajcie, jest to jakaś opcja, w związku z tym na winnicy u siebie możecie też śmiało się pobawić z octem. To nie są jakieś takie... I teraz tak, niektóre chwasty dają się, zwłaszcza te wszystkie szerokolistne, tak zwane broadleaf, czyli właśnie mniszka, byśmy w ten sposób popalili. Natomiast słuchajcie, wszystkie trawy, które pesz. Są owoskowane, pesz, chwastnica. No pesz najbardziej chodzi. Chwastnica, później te starce. Pan siedzi. To sobie można między bajki włożyć. Ale
No pas jest... W zależności od tego, co kto ma, tak? Co kto ma. Także tutaj różne tego typu herbicydy można sobie próbować, jak chcielibyście być eko z kolei, tak? Jest, słuchajcie, ja już nie pamiętam nazwy, jest taki szwajcarski preparat, on jest dopuszczony do stosowania w ekologii, to jest mieszanina kwasu octowego, wody utlenionej i czegoś tam jeszcze. Już nie pamiętam, jak on się nazywa, może sobie przypomnę, później to wam powiem. On normalnie się go kupuje jako preparat ekologiczny, można w winnicach eko pryskać sobie, tak? Jezus, to gleba. Reszta, jedziemy. A jeszcze te termiczne na przykład, bo tam są w różnych innych uprawach, jak to jest. Umówmy się, że palniki płomieniowe i tak dalej sobie można między bajki włożyć. To działa tylko i wyłącznie w momencie młodej siewki. I jest skuteczne. Czy jak chcemy sobie jeździć, tak sobie jeździć przez winnicę. No bo to na tych takich intensywnych uprawach warzyw i tak dalej tam gdzieś stosują. Można, ale to słuchajcie, to u nas to nie tego, ta presja jest zbyt duża i no po prostu zajeździlibyśmy się, tak? To mamy co innego do roboty. Bo my potrzebujemy efektu możliwie długotrwałego, fajnego i takiego pokrywającego większość gatunków. Znaczy większość, źle mówię. Te gatunki, które się przystosowały i które się tutaj wykrystalizowały, no bo wiecie doskonale, że mamy do czynienia ze zjawiskiem kompensacji chwastów, czyli włażą te, które są odporne oczywiście, no bo one się dodatkowo jeszcze między sobą krzyżują. Także tutaj przyszłością pewną taką, słuchajcie, są też, u nas nie ma, ale powoli już gdzie się tam miga, są ściółki natryskowe. Bardzo fajna sprawa. A nie trzeba tego rozkładać, nie trzeba się tego, tylko jedzie się z lancą. Ale to są też takie piany gorące, tam do 70 stopni, taki pian jakiś tam z tych spożyw, nie spożyw, tylko roślinnych jakieś. To są jakieś takie polimery, które stygną po prostu. Ze ściółek, słuchajcie, o takich biodegradowalnych, słuchajcie, na którym, o jeszcze takie, tylko że to już ze zwykłych, taki standardowy, który się rozkłada z rolki, to są, słuchajcie, ściółki z polilaktydu PLA. One są o tyle fajne, że one po 3 latach się rozkładają kompletnie, czyli nie ma tego problemu, że później musimy... No dla winiarstwa to jest trochę za krótko. Trzy lata. Ale wiecie, na przykład na jakieś takie rzeczy typu, nie wiem... spokój przez 2,5 sezony, to też jest... Dla młodej... Wiecie, ale wiecie co? Ale ja wam powiem tak... O tym nie rozmawialiśmy. Ja powiem tak, dla młodej winorośli, żeby na przykład ten pierwszy wiek przytrzymać, tak? A później wjechać, słuchajcie, na przykład, żeby się już nie pierniczyć, wjechać z glebogryzarką w późniejszym wieku, jak już są uformowane, czyli pierwsza faza właśnie taki polilaktyd, później glebogryzarka i one znikną po prostu, a nie będziemy mieli poszarpanych, nie będziemy przez 50 lat łowić kawałków włókniny, tak? Także... A w czym to ona jest lepsza od maty takiej szkółkarskiej? Albo... Ona się rozłoży, zniknie. No. A tamto musisz... Tamta też się zniszczy w sumie, ale chodzi mi bardziej... Jak? Rozkłada się przecież. Nie, agrowłóknina prędzej ci się rozłoży niż mata szkółkarska. Ja mam czarną agrowłókninę, jest poszarpana przez kosiarkę jak najbardziej, no. Ale mata szkółkarska, mimo tego, że jest odporna na UV, to zaczyna się strzępić, gdzieś tam się rozsypywać. Dobrze, ale szczępki zostają i później się chodzi... No tak, ale mi bardziej chodziło o coś innego, o gryzonie. Czy to wtedy jakby ten, o czym pan mówił, to... Nie, ten folilaktyd gryzonie też są. Też są. Czyli tak znaczy, samo nie, one nie jedzą, bo tamtej też tak, tylko one tylko tunele sobie underground mają, tak? Także tutaj to nie. A jeszcze Australijczycy torfem wysypują, tam mają całe takie gigantyczne... No, gratuluję. Ja przypomnę tylko tak, że... Takimi, o PH, tak? No. Sytuacja jak wygląda z torfem. Borówkę później, że można... W Niemczech... No, znaczy tak, w Holandii nie ma już torfu. Sorry. W Niemczech jest ustawowy zakaz pozyskiwania torfu. W ogóle nie można. No to gdzie się pozyskuje? Na Łotwie czy gdzieś tutaj? W Polsce, na Łotwie i na Litwie. I w tej chwili, słuchajcie, zasoby torfu to jest jakieś 10-15 lat. I tak jak mówię, 3000 metrów sześciennych. Policzcie sobie balot 400 litrów, czyli pół tego kosztuje ile? Chyba 70 zł, czy jakoś Ale to tak. Chodzi o ochronę torfowiska, nie o to, że jakoś źle wpływa na winnicę. Znaczy, jeżeli mają to na torfowisku u siebie, na glebie takiej organicznej, to jest ich sprawa. Natomiast słuchajcie, nie wyobrażam sobie torfu do ściółkowania, może tak, żeby po prostu by nas zjadło kosztowo to. W matecznikach podkładek, gdzie w zasadzie powinno się torf, gdzie faktycznie uzysk jest znacznie większy, jak chodzi o pieniążki, już dawno się torfu nie stosuje. Tak?
Jedynie na co nas stać, to są trociny, a i to nie zawsze. No, te trociny właśnie tak. A nie powinno się z liściastych wtedy tych. O Jezus, wywołaliście wilka z lasu. Jak chodzi o trociny. Słuchajcie, jak chodzi o trociny. Daj powiedzieć. Dobra. Drzewa jakie? Więc przede wszystkim powinny być to drzewa gatunków miękkich. Tak? Dlaczego miękkich? Bo paradoksalnie trociny z gatunków miękkich rozkładają się dłużej niż z gatunków twardych. Na przykład trociny z dębu się rozkładają szybciej niż trociny z topoli. Żeby było śmieszniej.